To jest kwadrans na angielski, lekcja 172. Dziś ostatni dzień, kiedy możesz kupić kurs Audiograma Essentials. Kolejna edycja najwcześniej za pół roku. Także nie ma co zwlekać. Więcej o kursie dowiesz się na stronie www.audiograma.pl a w dzisiejszym odcinku omówimy kolejne zagadnienia gramatyczne, którym będą czasowniki statyczne i dynamiczne. Inaczej mówiąc, czy możemy powiedzieć I'm thinking, I'm feeling, I'm seeing, I'm being? Czy może te formy są niepoprawne? Dowiemy się z tego odcinka. Let's begin. Dość szybko na kursach języka angielskiego dowiadujemy się, że nie do wszystkich czasowników możemy dołączyć ing i utworzyć aspekt continuous, jak w czasie Present continuous. Takie czasowniki opisują raczej stan niż akcję i nazywamy je czasownikami statycznymi, albo czasownikami stanu. Aniu, słyszałaś o czymś takim? Słyszałam. No, dość szybko to jest wprowadzane. Nie tylko w języku angielskim. O właśnie. Fajnym sposobem na rozróżnienie, czy coś jest statycznym czasownikiem, czy nie, jest gra w kalambury. Taka, w której nie rysujemy, tylko pokazujemy. I tutaj spróbujmy pokazać czasownik have w znaczeniu mieć, posiadać. Okay. Czy dacie radę pokazać? Mieć, posiadać? Jak mam samochód albo mam córkę? Nie byłoby takie proste, prawda? Zgadza się. Aniu, powiedz po angielsku, proszę. Masz, masz że masz córkę. I have a daughter. Very easy. I have a daughter. Um, a powiedzmy teraz, on ma dwa psy. He has two dogs. Fantastic. He has two dogs. No właśnie, a jak byś pokazała, że on ma dwa psy w kalamburach? Ciężko pokazać. Posiadanie, jest ciężko pokazać. No jest. To nie jest ruszanie się. Musimy pokazać on i pokazać psy w jakiś sposób, prawda? Um, pokazać, że się jają językiem czy, czy coś takiego, no i, i pokazać dwa. Natomiast czasownik mieć strasznie ciężko. Jeżeli macie swoje sugestie, to, to nagrajcie filmik i pokażcie. To chciałam powiedzieć. <laughs> Możecie rozwalać. Bo jest to stan. No albo ma y, psy, albo ich y, nie ma. Dzięki temu będziemy mogli szybko zidentyfikować, że do have w tym znaczeniu nie możemy doczepić ing. Jest to stan albo czasownik statyczny. Nie powiemy I'm having a daughter ani he is having two dogs. No ale have ma więcej znaczeń. Na przykład organizować przyjęcie. To będzie Have a party. Good. Have a party. Let's have a party. A brać prysznic? Mm, take a shower. Tak, a z czasownikiem have? Have a shower. Of course, have a shower. I tak samo będzie na przykład jeść śniadanie, to have breakfast. No dobrze, a teraz, czy damy radę pokazać w takich kalamburach jedzenie śniadania? Why not? Aniu, jak byś to zrobiła? It's easy. It's easy. How'd you do it? Jak byś to zrobiła? Pokazujesz nam ewentualnie zegarek, Aha. Na porę dnia i jedzenie. Sprytnie. Tak, czyli wkładanie jedzenia ręką do buzi, czy udawanym widelcem, czy łyżką do buzi, prawda? Dokładnie. Banalnie proste, więc widać, że jest to akcja, a nie stan. I tak jest najłatwiej rozróżnić. Więc możemy spokojnie powiedzieć: Teraz jem śniadanie po angielsku z użyciem have. I'm having breakfast right now. Yeah, great. I'm having breakfast right now. I to będzie taki prosta wskazówka jak odróżnić te statyczne od dynamicznych. To spróbujmy jeszcze powiedzieć ona organizuje przyjęcie w ten weekend. Mm, she is having a party this weekend. Super, i nie ma problemu. W pełni gramatyczne zdanie. She is having a party this weekend. Obawiam się, że jest jakiś haczyk. Nie, nie ma. Tych czasowników statycznych jest całkiem sporo. I dłuższą listę znajdziecie w materiale bonusowym. Skoncentrujemy się dziś zatem na czasownikach, które mają dwa znaczenia. To jedno takie statyczne, gdzie nie możemy dodawać "-ing", a to drugie dynamiczne, gdzie ink spokojnie możemy dodać, jak przy omówionym naszym have. No właśnie, bo możemy powiedzieć having a shower, czy having a party. A co ze znaczeniem wyrażenia I'm having a daughter? Czy tak można powiedzieć? Nie można. Czy to zmienia znaczenie? Zapewne znaczenie się zmienia. Zmienia się znaczenie, dokładnie tak. I tutaj have a daughter, czy have a baby. To oznacza. pojawić się to dziecko na świecie dopiero co? Dokładnie tak, że ono się urodzi, czyli I'm having a baby oznaczałoby, że planujemy poród albo jesteśmy w trakcie porodu. To właśnie by było having a baby, więc różnica pomiędzy I have a daughter i I'm having a daughter, jako że spodziewamy się córki, ona jest jeszcze w brzuchu, jest gigantyczna. Innym czasownikiem który będzie miał takie znaczenie trochę inne, będzie czasownik be, czyli być. Aniu, czy widzisz różnicę w znaczeniu tych zdań? He is lazy oraz he is being lazy. Pierwsze, to że on po prostu jest, to jest jego cecha. Dokładnie tak, on jest, to jest jego cecha, tak jak ktoś jest z nim, introwertykiem powiedzmy. A uh, he is being lazy, to że bywa. Po prostu? Że bywa, że jest w tej chwili, ale he is being, jeżeli użyjemy w tej z konstrukcją ing, being, mm -hmm. to często opisujemy zachowanie. Okay. Czyli nie to, że on jest leniwy, tylko, że zachowuje się leniwie. Rozumiem. Często można powiedzieć właśnie o dziecku, tak, że zachowujesz się niegrzecznie. You're being naughty. Ale nie to, że dziecko całe jest niegrzeczne non-stop. To nie jest jakby jego cecha. A co z czasownikiem think? czyli myśleć, what do you think about this? Co to oznacza? What do you think about this? Pytam ci o twoje zdanie. Fantastic, tak jest. Think jako stan, czyli nie dynamiczne. to jest zdanie, osąd. A jako akcja, what are you thinking about? O czym teraz myślisz? O ten proces. O czym teraz myślisz? Możesz powtórzyć? What are you thinking about? What are you thinking about? Czyli pytamy właśnie o proces myślowy, tak? O te obrazki, które się w głowie tam przewijają. O czym teraz myślisz? What are you thinking about? Versus co sądzisz o tej książce? What do you think about this book? Yeah, great. What do you think about this book? No bo jeżeli coś jest stanem, to nie może występować ink, więc jesteśmy skazani na do. What do you think about this book? What do you think about this? Super. Kolejny taki czasownik to smakować. Taste. Taste. Aniu, co oznacza zdanie The soup tastes great. Zupa smakuje świetnie, wybornie. Super. Can you repeat? The soup tastes great. Czyli znowuż ma tę taką właściwość, cechę, tak? Wbudowaną. Ona smakuje wybornie. A gdyśmy powiedzieli, he is tasting the soup, to co on robi? Smakuje, w sensie próbuje w tej chwili. Dokładnie tak. Can you repeat? He is tasting the soup. He is tasting the soup. Mm -hmm, tak, czyli on sprawdza, jaka ta zupa jest, czy jest słona, czy nie. Jest przed wydaniem werdyktu. <laughs> Dokładnie, tak. Łatwo, <laughs> znowuż, łatwo pokazać, prawda? Próbowanie, kosztowanie. OK. zostawiliśmy sobie jeszcze dwa takie czasowniki. Jednym z nich to będzie czasownik see, czyli widzieć, patrzeć. Do you see this bird? Do you see this bird? Czyli? Czy widzisz tego ptaka? Tak, dokładnie. Czy widzisz, czyli czy masz umiejętność dostrzeżenia tego ptaka? Znowuż stan albo go widzę, albo go nie widzę. Ale. Are you seeing your friend tonight? Are you seeing your friend tonight? Co oznacza to see, tutaj? Czy spotkasz się? Pięknie. Meeting. Tak jest. Are you meeting your friend tonight? Czyli nie pytamy, czy widzisz go fizycznie, tak, czy go dostrzegasz, bo się schował za kanapą. <laughs> to wtedy byśmy zrobili do you see, albo nawet can you see. Tylko are you seeing? Czy się spotykacie? Alright. I ostatnim naszym czasownikiem będzie czasownik appear. 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 To jest pojawiać się, pojawiać się, tak? Appear. Albo niekoniecznie. Mm, zaraz się okaże. Ale przede wszystkim wydawać się, wyglądać na. Tak? Na przykład, o, wyglądasz choro. You appear to be sick. No dobrze, zróbmy sobie takie zdanie. The door appears to be locked. The door appears to be locked. Drzwi wyglądają na zamknięte. Znowuż stan, tak? No bo one albo są zamknięte, albo nie. Na no, takie wyglądają. Who knows? Who knows? Tak. Sprawdźmy to. To jest jeszcze przed sprawdzeniem. Co może oznaczać z ingiem appear? Metallica is appearing next year in Poland. Metallica is appearing next year in Poland. Mm -hmm. Pojawi się. Przybędzie. Pojawi się, czyli, że będzie występować. Is appearing. Appearing z ingiem będzie oznaczało, że coś występuje, na scenie się pojawi. Okej. Okay. Zróbmy sobie ćwiczenie. Sprawdźmy, czy rozróżniamy te znaczenia i stosujemy te właściwe. Mam nadzieję, że tak intuicyjnie. Aniu, pamiętasz mniej więcej, które co oznaczało? Zobaczymy, czy pamiętam. Łatwo w miarę jest pamiętać, że coś jest cechą taką wbudowaną. No to wtedy bez Inga. Natomiast jeżeli jest dynamiczne, potrafimy to pokazać, no to z Ingiem. Usłyszysz teraz dwie opcje fragmentu zdania. No i trzeba wybrać tę właściwą. Proszę, żebyś powtórzyła całe zdanie. Okay. Więc they are having albo they have a party on Sunday. They are having a party on Sunday. Good, they are having a party on Sunday. Wonderful, oni organizują. Good, T number two. I'm thinking about albo I think about next year's holidays. I'm thinking about, I'm thinking about. Tak, to nie jest ocena, nie osąd, tylko myślimy teraz, tak, zastanawiam się nad wakacjami. Good, next. The cake is tasting delicious albo tastes delicious. The cake tastes delicious. The cake tastes delicious. Ono ma tą cechę, także smakuje wyśmienicie i pysznie. I jeszcze jedno. She is seeing albo she sees someone new. A to jest trudne, bo może że się z kimś spotkać nowym, a może, że kogoś nowego widzi. <grym> to prawda, chociażbyśmy raczej nie powiedzieli, że she sees someone new. No chyba, że w takiej książeczce z, z odnajdywaniem osób ukrytych, gdzie jest Waldo. <grym> I o, to taka nowa postać dla mnie. To w sumie, w zależności od kontekstu, rzeczywiście by zadziałało. Ale najważniejsze, że pamiętałaś różnicę w znaczeniu. No dobrze, to teraz spróbujmy przetłumaczyć te zdania na angielski. Myślę, że samochód jest zamknięty. To jest to odwieczne pytanie: Czy wyłączyłam żelazko? <laughs> I think that the car is locked. Good. I think, a nie I'm thinking. I think that the car is locked. Dobrze. Tym razem Twoja zupa smakuje pysznie. Podkreślę. Tym razem Twoja zupa smakuje pysznie. Ja nie mogę. To jest hejt po prostu. This time your soup tastes delicious. Fantastic. Nie dałaś się złapać w pułapkę. Pomimo tego, że to tym razem i jesteśmy w trakcie jedzenia i to teraz, to nie możemy zrobić tam inga. No bo to jest właściwość soupy, y, zupy. This time your soup tastes delicious. No i jeszcze jedno. Myślę sobie o prezentach. I'm thinking about presents. All the time I'm thinking about presents. Wonderful. Myślę o prezentach, no nie jest to opinia. Good job. Pamiętaj, że dziś ostatni dzień sprzedaży kursu Audiograma Essentials w 2021 roku. Jeżeli spodobały Ci się ćwiczenia audio, które prezentowaliśmy w ostatnich trzech odcinkach, to koniecznie dołącz do kursu. Nie jest to typowy kurs online, gdzie po zakupie zostajesz z materiałem do przerobienia. Będziemy spotykać się online na webinarach prawie co tydzień. A w kursie występują ćwiczenia otwarte do zrobienia i zawsze są one sprawdzone i dostajesz feedback. Dowiedz się więcej na www.audiograma.pl Warto na koniec dodać, że reguły gramatyczne są łamane przez native speakerów cały czas. Nie oznacza to jednak, że tych reguł nie ma albo że są nieistotne. Warto znać i stosować poprawną gramatykę, jednak dobrze wiecie, że my najwyżej stawiamy komunikację. Zatem, nawet jeżeli dodacie ING tam, gdzie nie powinno go być, ale się dogadacie, to jest to najważniejsze. Nawet nieistotne jest, jak inni będą Was postrzegać, jeżeli będziecie robili błędy gramatyczne. Problemem jest sytuacja, w której nie możecie się dogadać przez błędną gramatykę. I tak dzieje się na przykład, kiedy powiecie I'm having a daughter zamiast I have a daughter. Jednak po dzisiejszej lekcji już nie będziecie mieli z tym rozróżnieniem problemu. That's all for today. We'll talk to you again next Thursday. Bye! Bye.